Witacie Michtelerz, witajcie w kolejnym odcinku. Wprawdzie aura zimowa nas nie rozpieszcza, święta mają być w plusie, ale niektóre wyciągi, jak chociażby te w Wiśle, my jesteśmy na wyciągu Siglany, już działają, jak widać, niektórzy już korzystają. A teraz sprawdźmy już, co nas czeka w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe i kulturalne. Przenieśmy się na dobry początek do Ustronia, tam ciąg dalszy ustrońskiego jarmarku. Na tamtejszym rynku w najbliższy już ten przedświąteczny weekend sporo atrakcji. Przede wszystkim świąteczny konwój Radia Z, ale także warsztaty artystyczne oraz występy w godzinach od 13 do 16. Wystąpią m.in. takie zespoły jak Kasia, Skiba i ja, Karolina, Kidoń i Przyjaciele, Równica, Czantoria oraz Tekla, Klebetnica. To wszystko do niedzieli na ustrońskim rynku. W sobotę 21 grudnia z pewnością warto zwrócić uwagę na wyjątkowy mecz. Hokej z gwiazdami. Impreza rozpocznie się na cieszyńskim lodowisku o 17.15. W programie mini mecz hokejowy, pokaz łyżwiarstwa figurowego, a o 18.00 fascynujący mecz, czyli Team Kajetana Kajetanowicza kontra hokejowa reprezentacja artystów polskich. Ale na tym nie koniec atrakcji. O 20.00 rajdowe show na lodzie w wykonaniu Kajetana. Impreza jest biletowana. Całkowity dochód przeznaczony zostanie na zakup specjalistycznych testów diagnostycznych do wykorzystania na rzecz podopiecznych fundacji Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa. Przypominam, sobota, start godzina 17.15. Sporo w najbliższy weekend będzie się działo w Brennej. Tam w sobotę od 14 do 17 i w niedzielę od 10 do 13 świąteczna wymienialnia zabawek, książek, ubranek. Będzie można dokonać wymiany, sprzedaży bądź po prostu coś podarować. A to wszystko na terenie tamtejszego amfiteatru. Podczas jarmarku będzie prowadzona także zbiórka na leczenie Filipka. Nadal pozostajemy w Brennej. Tak jak już wspomniałam, w najbliższy weekend w Parku Turystyki będzie miał miejsce świąteczny jarmark. W programie wiele atrakcji. Oprócz świątecznych zakupów będzie można się spotkać m.in. z bohaterami Krainy Lodu. Licytacja wraz ze Świętym Mikołajem dla Filipka w sobotę o 16.00. Świątecznie w niedzielę będzie w Zamarskach. W tamtejszym parku od 9.00 do 13.00 wiejski jarmark świąteczny. W programie muzyka góralska, świąteczne dekoracje, wyroby, regionalne potrawy, a także poczęstunek od sołtysa Kwaśnica. 26 grudnia w czwartek kolędy będą rozbrzmiewać m.in. na Skoczowskim rynku. Będzie to spotkanie z udziałem chórów skoczowskich parafii. Nie zabraknie również gościa specjalnego Awokado. Start godzina 19.00. I to już wszystko w tym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam Was do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień i życzę wszystkim wesołych świąt.